17 października odbyła się uroczysta, jubileuszowa 15. inauguracja roku akademickiego w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Podczas inauguracji odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie hali sportowej najnowszego obiektu w kampusie PSW. Panie ministrze, zaskoczony tym, co zobaczył pan w Białej Podlaskiej? No, pozytywnie zaskoczony, to znaczy ja akurat nie byłem chyba jeszcze nigdy w Białej Podlaskiej, co jest elementem wstydu mojego, że tu jeszcze nie byłem. Chociaż gdzieś tu blisko granicy kiedyś jeździłem po wschodnich rubieżach Polski, ja jestem z Poznania, czyli dla mnie to jednak jest odległość. Te budynki, które państwo posiadacie jako uczelnia, no robią wrażenie. Plany są jeszcze, jak słyszymy, ambitne, żeby to 2-3 elementy dołożyć do tej układanki. Jest to na wskroś nowoczesna uczelnia, jeśli chodzi o infrastrukturę i nie tylko, co ważne, bo dobór kierunków, dobór poszczególnych specyficznych kierunków studiów, ambicje bycia również uczelnią o charakterze badawczym, duży stopień umiędzynarodowienia, rozumiem to w tym momencie jako udział studentów, szczególnie z Białorusi i Ukrainy tutaj. To wszystko są silne elementy i dające pewność, że za 5-10 lat, jak się zrealizuje ten wielki zamysł rozbudowy tej uczelni, aby ona była ośrodkiem i dydaktycznym, i badawczym, i jeszcze trochę wychodzącym naprzeciw przemysłu, bo takie słyszę plany Parku Naukowo-Technologicznego również tutaj są, no to będzie musiała się ziścić, a więc tylko trzeba się wziąć do roboty, bądźmy dobrej myśli. Aczkolwiek ostudził pan trochę nasz optymizm swoim przemówieniem, będzie trudno o pieniądze na inwestycje. Tak, bo się tak złożyło, że ta perspektywa finansowa, przynajmniej funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, w obszarze infrastruktury jest mocno przycięta. Tak jak żeśmy w ostatnich kilku latach za 20-25 miliardów zbudowali budynków dla nauki szkolnictwa wyższego w Polsce, tak w tej perspektywie, jak na to się znajdzie 3-4 miliardy euro, 3-4 miliardy złotych, to będzie sukces. A więc widać różnicę, tak? Czyli mówimy o parokrotnym spadku tego typu interwencji, ale mówimy tylko o interwencji finansowanych z funduszy europejskich. Nadal są inne źródła środków na inwestycje. Akademia Bialska, takie miasto Biała Podlaska stać na taką uczelnię? Ja myślę, że jak miasto osiąga kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, ma jakąś osobowość, ma ludzi, którzy koło tego chodzą i się identyfikują z miastem, jak uczelnia dobrze współpracuje z miastem i regionem i otoczeniem, tutaj macie jeszcze państwo szczególne położenie granica, co daje nowe szanse, ale też i zagrożenia. Jak się to wszystko wykorzysta, tak,
to są miasta, w których tego typu uczelnie mogą powstawać, aczkolwiek trzeba zrobić wszystko, żeby zjednoczyć siły i środki, które tutaj występują. Jeżeli na terenie tego samego miasta jest druga, trzecia, inna uczelnia albo filia innej uczelni, to docelowo bez konsolidacji, związku, współpracy albo podzielenia tortu w sposób uczciwy, przy stole i sensowny, to sukcesu nie będzie. To nie jest taki ośrodek, który mógłby sobie pozwolić na niezależne plany budowy dwóch, trzech uczelni wyższych. Tak przynajmniej w moim rozeznaniu. Podczas inauguracji wręczono nagrody i wyróżnienia pracownikom PSW oraz absolwentom uczelni. Panie kanclerzu, 15. inauguracja, tym razem gościem wiceminister Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No, trochę ostudził nasze zapały co do inwestycji, bo tych pieniędzy będzie mniej, aczkolwiek hala jest przykładem tej dobrej wykorzystanego czasu uczelni bialskiej w perspektywie finansowej. Odpuszczamy? Dajemy za wygraną? Nie, absolutnie. Oczywiście 15. rocznica, ja już bez togi, ten strój nazywa się togą, bez togi. Powiem tak, oczywiście, że będzie trudniej. My rozmawialiśmy przed inauguracją z panem ministrem i powiedział, że nasze starania oczywiście w ministerstwie są dostrzegane jako coś pozytywnego, bo faktycznie te pieniądze, które otrzymywaliśmy na różnego rodzaju inwestycje, one faktycznie widnieją tutaj jako prawdziwe mury i pan minister to docenia. Zdajemy sobie sprawę, że z roku na rok będzie to trudniejsze, ale absolutnie nie poddajemy się. Mamy nasze plany, mamy nasze zamierzenia i będziemy je stopniowo realizowali krok po kroku. Oczywiście to wymaga od nas jeszcze większej determinacji, jeszcze większej wiedzy, mądrzejszego pisania projektów, ale ja jestem optymistą i wierzę, że my pozyskamy środki, aby uczelnia rozwijała się przez kolejne 15 lat, tak jak do tej pory. Biblioteka i park technologiczny. Tak, tak. To są jakby dwa różne źródła finansowania. Tutaj większy ukłon będzie, jeśli chodzi o bibliotekę, do ministerstwa, ale powiem tak, to nie będzie typowa biblioteka, to będzie miejsce spotkań multimedialnych, to będzie ogromne centrum multimedialne, to będzie nowoczesna infrastruktura, gdzie książki będą w postaci jakby elektronicznej, ale nie tylko oczywiście, bo tradycyjne zbiory też będą. Ta wizja biblioteki to jest kosmos, przepraszam, że tak powiem. To jest coś nowoczesnego i ja wierzę, że na naszą wizję biblioteki, na naszą wizję takiego multimedialnego, ogromnego centrum te środki pozyskamy. A park technologiczny, no cóż, na to pieniądze są, tylko trzeba napisać mądrze projekt, bo my będziemy aplikowali o środki na rozwój nauki, o środki na rozwój współpracy biznesu z nauką, tak aby tworzyć miejsca pracy, aby tworzyć różnego rodzaju projekty, wdrażać je, a potem już tylko realizacja i profity z tego, że te środki będą i że taki park technologiczny u nas powstanie. Tak sobie teraz pomyślałem, to magnesy są. Uczelnia buduje i realizuje magnesy przyciągające studentów.
nie tylko przyciągające studentów, bo my chcielibyśmy przyciągać też do siebie przedsiębiorców, aby tworzyć taki kombinat współpracy, aby nasi przedsiębiorcy lepiej się rozwijali poprzez pozyskiwanie dobrych absolwentów z naszej uczelni, ale też aby nasi absolwenci mieli gdzie podejmować pracę. Czyli to jest koło zamknięte i tutaj bardzo nam na tym zależy, aby ruszył cały region, aby nasze miasto Biała Podlaska zaczęło żyć nie tylko akademickością, ale też przemysłem, żeby młodzież nie musiała stąd wyjeżdżać, aby mogła pozostawać tutaj, pracować dla dobra rozwoju miasta i regionu. Następnie odbyła się najważniejsza część inauguracji roku akademickiego, czyli immatrykulacja studentów pierwszego roku. Wykład inauguracyjny pod tytułem Globalna Autostrada wygłosił profesor Piotr Witakowski z Zakładu Budownictwa. Droga. Jest to naturalny ruch sztuczny szlak rozwijający kontakty i współpracę między ludźmi, a więc jest to obiekt, który łączy. Droga nigdy nie dzieli, droga zawsze łączy. I droga ma oprócz różnych wymiarów również wymiar mistyczny. Ewangelii świętego Jana czytamy słowa Jezusa. Ja jestem drogą i prawdą życia. Ja myślę, że są drogi naturalne i drogi sztuczne, to jest stworzone przez człowieka, ale oprócz tego można je podzielić w zależności od medium, z jakiego korzystają. Mamy więc drogi wodne, lądowe, powietrzne. Pamiętać też trzeba, że z rodzajem drogi zawsze imanentnie związane jest pojazd. Droga jest dostosowana do pojazdu, a pojazd do drogi. Podczas inauguracji rektor, kanclerz uczelni oraz profesor Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, zasadzili dąb, który ma wzrastać razem z uczelnią. Szkolnictwa wyższego, niech ten dąb będzie symbolem rozwoju naszej uczelni, Państwowej Szkoły Wyższej, a jednocześnie będzie symbolem przyszłości. Panie rektorze,
ten dąb za 100, 200, 300, 400 lat będzie tak silny, tak pokaźny jak uczelnia? Faktycznie przed kilkoma minutami zasadziliśmy z panem ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, panem profesorem Jackiem Gulińskim, symboliczny dąb. Ten dąb ma symbolizować to, że się rozwijamy, budujemy, ale sądzę, że spróbujmy spojrzeć na ten dąb za 5 lat. Za 5 lat zaproponowałem, że może być to Akademia Bialska. Będziemy śledzili, jak będzie rósł ten dąb, a państwa zachęcam, mieszkańców Białej Podlaskiej, by obserwowali, a jak my się rozwijamy, jak my rośniemy. Trochę o tym 15 roku inauguracji, panie rektorze. Ilość studentów, kierunki, sukcesy. Powiedziałem kilkanaście minut temu, że rozpoczynaliśmy z liczbą 350 studentów. Dzisiaj jest to ponad 3000, w tym przyjętych tylko w tym roku akademickim ponad 1100 studentów. To najlepsza wizytówka naszej uczelni, że Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej chce i jest wybierana. W tym 5 kierunków magisterskich, w tym tak atrakcyjne studia inżynierskie jak mechanika i budowa maszyn, ze specjalnością transport samochodowy czy inżynieria geologiczna, ze specjalnością wydobywania bursztynu. Przygotowujemy się do przyszłych nowych wydarzeń na Lubelszczyźnie, a więc jak wydobywać bursztyn pod Parczewem i pod Lubartowem. Rok akademicki 2014-2015 w Państwowej Szkole Wyższej imienia papieża Jana Pawła II i świętego Jana Pawła II uważam za koniec studenci przygotowali część artystyczną pod tytułem Studenci na 15-lecie swojej uczelni.